Kesselschlossbaude, Góra Kocioł. We wsi Kotlina obok Świeradowa Zdroju, na zboczu Góry Kocioł, wznoszą się ruiny przeszło stuletniego kompleksu wypoczynkowego Kesselschlossbaude. Kotlina, niemiecka nazwa Kessel, tłumaczenie Kocioł, to niewielka wieś położona na północno-wschodnim zboczu Góry Kocioł na kamienieckim grzbiecie. Według legendy książę Bolesław Kędzierzawy miał tu założyć niewielki zameczek myśliwski. Dziś nie sposób zweryfikować prawdziwości tego podania. Niemniej w archiwach przetrwała wzmianka o ruinach niewielkiej budowli obronnej – Kesselschloss. Sama osada założona została jednak dopiero na początku XVI wieku w związku z rozwijającymi się tu pracami górniczymi. W kolejnych dwóch stuleciach wieś rozwijała się właśnie głównie dzięki górnikom Skrobicy, Gierczyna i Przecznicy. W 1903 roku na wysokości 721 metrów nad poziomem morza na zboczu góry Kesselberg, zwanym również Górą Zamkową, wybudowano schronisko turystyczne wraz z gospodą. Schronisko szybko stało się celem wędrówek kuracjuszy ze Świeradowa Zdroju. W latach 20. schronisko rozbudowano, dobudowując kolejne budynki i zamieniając w górski hotel. Jego właściciel Brunon Rösch reklamował hotel jako najpiękniejsze schronisko karkonoszy i gór izerskich. Rzeczywiście sudecko, bawarski styl robił wrażenie. Z kolei przepiękna sala jadalna, urządzona w stylu śląskim z mozaikową posadzką, uchodziła za prawdziwą perłę architektoniczną. W roku 1930 na końcu Alejki Spacerowej zbudowano jeszcze jeden budynek, tak zwany zameczek, dom wypoczynkowy berlińskiej kasy chorych Berlin Tempelhof. Kompleks składał się wówczas już z trzech murowanych piętrowych budynków oraz pięciu mniejszych, gospodarczych. Berlińska kasa chorych zaczęła wkrótce zarządzać całością obiektu. W przededniu wybuchu II wojny światowej ulokowała się tu narodowo-socjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Działania NSW skupiały się na pomocy i ogólnie pojętemu szkoleniu kobiet i dzieci. Po wojnie ośrodek przejęła Wojewódzka Rada Narodowa na swój dom wypoczynkowy. Następnie obiekt przekazano ZHP, który utrzymywał tu harcówkę. Od lat 80. obiekt pozostawał niezagospodarowany i systematycznie niszczał. Dziś jest w stanie kompletnej ruiny, z ledwie dostrzegalnymi znakami dawnej świetności. Nie pomógł nadzór konserwatorski i wpis na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.